Dzień dobry, dzisiaj w Łodygowicach jesteśmy na podsumowaniu wyłonienia marki turystycznej, którą pilotuje Stowarzyszenie Żywiecki Raj. Dzień dobry, dzisiaj Stowarzyszenie Lokalna Grupa Żywiecki Raj. Spotykamy się na ważnym wydarzeniu, projekt nowej marki turystycznej, odsłonięcie logo. Tak naprawdę nad tym projektem pracujemy już od lat, odkąd powstało nasze stowarzyszenie Żywiecki Raj. Tutaj będziemy promować naszą markę. Markę turystyczną dla całego powiatu żywieckiego i okolic, gdzie skupiają się wszystkie gminy zrzeszone u Was, biorąc udział w poszczególnych projektach. Nasza lokalna grupa działania Żywiecki Raj obejmuje 14 gmin wiejskich powiatu żywieckiego. Niestety miasto Żywiec nie jest w lokalnej grupie działania, ale w ramach tego projektu marki Żywiecki Raj również będzie uczestniczyło. Mam jeszcze takie pytanie. Zdradzi nam Pani, czego to będzie dotyczyć konkretnie dzisiaj? Będzie to konferencja inaugurująca z jednej strony wprowadzenie marki Żywiecki Raj, samego logo, wizualizacji programu promocji, jak również podsumowująca projekt realizacji opracowania tego programu. Czyli jednocześnie dzisiaj mamy koniec i początek nowych działań. Dokładnie tak. Otwieramy Żywiecki Raj. Pan jest tutaj z głównych wiodących przy tym projekcie, przy produkcie marki turystycznej. Jak to wszystko wyglądało od początku? Na zlecenie lokalnej grupy działania byliśmy poproszeni o to, żeby w ogóle opracować koncepcję rozwoju marki turystycznej dla Żywieckiego Raju, więc rozpoczęliśmy pracę od badań społecznych, wywiadów, rozmów z mieszkańcami tak, żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał turystyczny i tą wielość zasobów, która jest obecna na terenie Żywieckiego Raju, bo jakby dla nas tym podstawowym wyzwaniem był fakt, że Żywiecki Raj to 14 gmin, każda o dość zróżnicowanym profilu, różnej specyfice i takim naszym głównym założeniem było to, żeby możliwie maksymalnie zintegrować ten obszar i pokazać, że Żywiecki Raj to cała Żywiecczyzna i to wielość tych wszystkich potencjałów, które zostały zidentyfikowane. A trudno było wyłowić między tak różnorodnymi gminami coś spójnego? Te rzeczy, które łączą ten obszar w naszym odczuciu, to przede wszystkim ta unikalna tradycja i kultura, która jest dalej kulturą żywą, a nie kulturą, którą można spotkać w skansenie albo w muzeum, więc to było takim leitmotivem tych naszych działań. Z drugiej strony, bez wątpienia taką rzeczą, która była dla nas bardzo ważna, była zgoda wszystkich co do tego, że Żywiecki Raj nie ma jednego emblematycznego miejsca, produktu turystycznego, atrakcji, tylko jest ich kilka. W związku powyższym te nasze działania jakby kończyły się tym, że pokazaliśmy ten Żywiecki Raj w wielu obliczach, w wielu odsłonach. Czyli może to nie będzie jeden produkt jako taki, tylko kilka z poszczególnych rejonów Żywieckiego Raju. Dokładnie tak jak Pani mówi, my zaproponowaliśmy 7 takich produktów głównych oraz kilka, które mają charakter pakietów pokazujących w sposób taki pigułkowy, czym Żywiecki Raj jest i czym Żywiecki Raj może być dla rzesz turystów, którzy już odwiedzają to miejsce, ale pewnie w przyszłości będą w szerszej skali również tutaj przyjeżdżać. Łodygowice, Beata Gojek-Kasprzak, WG Media.